Wstawaj! Wstawaj! Szkoda lata! Tylko z RMF FM. Tu wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Trochę mówiliśmy o pogodzie. Czytam o cudach pogodowych w Australii. Na północy Australii ponad 30 stopni Celsjusza, a na południu spadł śnieg, nawet 130 centymetrów w górach, tak czytam tutaj. O, podobno nawet najstarsze kangury tego nie pamiętają. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Takie informacje z kronik kryminalnych uwielbiam. W Toruniu zatrzymano 30-latka poszukiwanego listem gończym za narkotyki. I teraz najlepsze. Schował się za kanapą, ale zdradziły go wystające stopy. Nie widzę słabych punktów. Plan był doskonały. Tak. Tylko ten jego wzrost go zaskoczył. Albo za mała kanapa. Dobrze, że nie było wzrostu stóp podatkowych. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Na pierwszej stronie Superekspresu tajniak Tusk. Donald Tusk, niczym filmowy James Bond, pod osłoną nocy wychodził z tajnego spotkania Platformy w centrum Warszawy. Ubrany był, jak czytam i oglądam zdjęcia, w czarną czapeczkę z daszkiem, czarne spodnie i białą koszulę. Niedobrze, no. Dlaczego niedobrze? No bo czarna czapeczka, czarne spodnie, to powinna być do tego czarna koszula. Aj, widać, że brak doświadczenia ma pan Tusk w kamuflażu. To jest jeszcze do dopracowania. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Cichutko. 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 A to się obudził? A to takie śliczne śpioski ma w oczkach? A czyje to stópki? A gu, a du, Duda. Prezydent Duda się obudził. Obudził się, mój oki, oddaj stópki. Pogratulował wczoraj wieczorem naszym wioślarkom medalu na Twitterze. No i zaczęła się. Wszystkim olimpijczykom powiedział, że kibicuje. Tak. Tempo składania gratulacji. Top 3 na świecie, moim zdaniem. Brawo. Top 3. No, nie najszybsze, ale może prezydent nie miał zasięgu w Japonii. Zresztą te szybkie internety to teraz drogie. No. Wiadomo. Dobrze, że się ustaw nie podpisuje przez internet. To może ja jak już Dudolino jest na fali, po prostu z prędkością świata, to ja od razu mu przypomnę, że z marszu może pójdzie i tak. Panie prezydencie, Iga Świątek jakby co wygrała Roland Garrosa, to Karczuk Olga dostała Nobla, jakby co można też. A, i w Rzeszowie wygrał prezydent z PO. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Teraz inny temat polityczny, bo u ludowców wrze w PSL-u, a to po słowach Marka Sawickiego, który miał namawiać opozycję do głosowania z PiS-em w sprawie immunitetu pana Banasia i skomentował to wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Cytuję, to efekt upałów. Trzeba mniej przebywać na słońcu i wtedy się będzie mówiło do rzeczy. No i ma rację. Raz widziałam kiedyś, jak facet na plaży rozebrał się do kąpielówek i gadał do rzeczy, a potem wsiadł i odjechał na własnym parawanie niczym na dywanie. Parawanem. I pewnie w radiu sobie puścił kombi. Wiesz co, ja mam taką propozycję. Proponuję, żeby ludowcy weszli w koalicję z parawanem. Choć tak na jeden wieczór. A dlaczego tak krótko? No bo znając Polaków, to rozbiją się już wcześniej rano. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. No i wspaniale się składa, proszę pana. Dzień dobry, panie Ambroży, dzień dobry. No, witam serdecznie, panie kolanko. Pytanko takie od razu. Pani Kinga jest? A jestem, panie Ambroży, w czym mogę pomóc? Mam kredyt we frankach. Ale nie o to chodzi, Kinguś, dziecko kochane. Po prostu miło zobaczyć kogoś pięknego z rana. Tym bardziej, jak na co dzień jest to Romuś na dzbanku, prawda? O, dziękuję. Dziękuję, panie Ambroży. Bardzo mi miło, aż się zaczerwieniłam. Jak Romuś na dzbanku. Dobra, nieważne. Powiedz mi lepiej, księżniczko kochana, czy cię tu dobrze traktują? Jest dobrze, dziękuję. No i tak mamy, z tego się trzymaj. Jakby cię kolanko denerwował, to tylko mrugnij i wyrwiemy rzepkę jak w familianie. Dobra, już niech tak pan nie hojraczy tu. Zaprosiłem pana, bo mamy najnowszy raport Instytutu Jagiellońskiego, który donosi, że Polacy są liderami w piciu piwa. No to jest sukces, proszę pana, jest sukces. Teraz tylko poczekać kilka dni i gratulacje od pana prezydenta. Nie do końca, bo tutaj jak czytam, pijemy głównie piwa tanie, kiepskiej jakości i mocne. No to porażka. No to porażka,
ale, to, ale przynajmniej Andrzej ma spokój. No tak, nie będzie musiał włączać routera. No, a przepraszam bardzo, jak już po temacie pytanko mam jeszcze, o której koła ma grać ten Hey Now? Coś wspominał, że o 9:00, ale na czym on zagra, to nie wiadomo, może na grzybie. Pękingo, Kałamaga to jest jedna wielka trąba, także niech się pani martwi. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Premier Morawiecki, nie wiem, czy ćwiczy na olimpiadę, czy coś, ale goni go. Wczoraj zawitał w okolice Nowego Sącza. O 13:00 był w fabryce, gdzie zachwalał Polski Ład, a już o 15:30 był na ślubie działacza PiSu. 2,5 godziny i pyk, pyk, pyk. Dziwne połączenie, ale na weselichu pobawił się? Krawat złapał? Na wesele nie wpadł, bo już wyruszył w dalsze tournée. A widzisz, bo mi się wydaje, że pan Morawiecki przyjął tempo klasycznego wujka Andrzeja z wesela, wiesz. Pach, pach, pach i o 20:00 chłop gotowy iść do domu. Wstawaj, szkoda lata. Tylko z RMF FM.